Jest tutaj taki pokój i chciałabym z niego zrobić moje biuro, ale też taką przestrzeń do miłego czytania książki. Tylko że te ściany tutaj wyglądają dość paskudnie i pomyślałam, że mogłabym go odświeżyć jakimś niskim kosztem. To znaczy kupić jakieś tanie dodatki, albo zrobić własnoręcznie najlepiej, pomalować ściany. Właśnie ogólnie wygląd tego miejsca mnie trochę denerwuje przez to, że jest to takie tutaj niezadbane. I w sumie to nawet mam farbę, bo ktoś tu planował pomalować ten pokój, tylko gdzieś plany, wiadomo, że coś się zmieniły, no i nie pomalował tego pokoju. Ale musiałabym pojechać po jakieś pędzle, po jakieś, nie wiem, nawet bałki. W takich własnoręcznych projektach ja najbardziej to lubię właśnie ten efekt, który robię własnoręcznie. I w momencie, w którym bym zrobiła w tym pokoju tutaj to biuro, nawet jeżeli to miałoby być, wiecie, na miesiąc, ale ja pojadę zostawiając to miejsce w trochę lepsze niż ono było wcześniej. No włożę swoją energię i czas, no ale z drugiej strony będę potem siedzieć w fajnym miejscu, a jeżeli tego nie zrobię, to nie będę tego pokoju używać, bo nieprzyjemnie mi się tu po prostu siedzi. W sumie mam dobrą stylówę do malowania. Taka stara koszulka, która jest w sumie wszędzie pochramiona. I spodnie z kolosalną dziurą. No, generalnie nie będę malować przecież w najlepszych rzeczach, bo wiadomo, że te rzeczy potem i tak będą do kosza, więc lepiej użyć takie, które w sumie to już powinny być do kosza. Ponieważ chcę, żeby to był taki jesienny pokój, to stwierdziłam, że... stwierdziłam, że byłby fajny tutaj taki musztardowy kolor. Natomiast jestem tak mega podekscytowana, zaraz wam pokażę kolor. O, musztardowy. Taki musztardowy. Daj spokój. O! Wow! Kompletnie tego się spodziewałam. Muszę ją jakoś wymieszać, zanim zacznę malować. What? Ej, zmienia kolor w ogóle. Co? Teraz się robi w ogóle jakaś taka inna. Trzeba serio rzeczywiście porządnie mieszać farbę, bo kolor w ogóle jest zupełnie inny teraz. Wow. Naprawdę wygląda jak musztarda. To jest dokładnie ten kolor. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Chyba powinnam tutaj teraz dać folię, nie? Wszędzie. Ten pokój jest naprawdę bardzo niekochany od dawna, bo jest tu też dużo takich pajęczyn, które będę musiała najpierw poodkurzać, zanim w ogóle zacznę cokolwiek robić. Tak, gdybym miała prorokować, to mam nadzieję, że zajmie mi to jeden dzień. Ups! Nie. Na starcie już to mieszadełko mi tutaj spadło. I spadło również na folię, więc cała folia już jest w tej farbie. Nie no, jest to absolutnie dalekie od ideału. I nie mówiłam nigdy, że jestem zawodowym malowaczem ścian. Dekoratorem, cokolwiek. Więc wycieram farbę z folii, która powinna zabezpieczać rzeczy przed farbą. Nie wiem, jakaś totalna abstrakcja.
jest ta folia na cały pokój. Bo jakby tutaj nie ma folii, a tam jest folia i chyba po prostu będę ją przesuwać, bo jakby nie mam teraz przestrzeni, żeby lecieć do kolejnego sklepu, a chcę to zrobić koniecznie dzisiaj. Nie jest źle, dopóki będę chodzić tylko po tej części, która ma folię, nic tylko nie powinno się wydarzyć. Nie podoba mi się ta farba. Nie podoba mi się. Wydaje mi się, że jest po prostu za ciemna jak do tego pokoju. I nie podoba mi się. Straszny klops. Po prostu czuję, jakby to była jakaś bardzo nieprzyjemna rzecz na ścianie. Nie. Nie, nie. Zastanawiam się tylko, jak ja teraz to zamaluję. Mam drugą farbę, taką różową. I ona mi się dużo bardziej podoba. Ale chyba się zgadzamy, że ta różowa będzie lepsza. No, chyba maluję na ten różowy. No trudno, lepiej teraz niż jak będzie cała ściana pomalowana. Mogłam najpierw kupić próbniki i po prostu zobaczyć, która mi się bardziej podoba. Mądry porek po szkodzie. Jak będziesz robić remont, to najpierw możesz spróbować tylko mały fragment. No, trudno. Trudno, trochę mi wstyd. Trochę jestem zawiedziona. Po prostu pomyłki się zdarzają i to wszystko. Ten kolor będzie fajny, ten musztardowy do jakiejś takiej bardzo dużej przestrzeni. Do jakiegoś salonu na przykład z kominkiem by wyglądał bardzo ładnie. Ale nie do takiej małej przestrzeni. Tak, myślę sobie o tej ścianie, o tej farbie i nachodzi mnie taka refleksja, że czasami trzeba zmienić drogę do celu, ale nie cel sam w sobie. Bo to, że czasami droga nie jest taka jakby prosta, tylko wygląda bardziej o tak, to nie oznacza, że cel nie jest dobry. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Ogólnie jest całkiem nieźle. Tam już jest skończone. Tu jeszcze do domalowania. No i całe okno, które jest dość skomplikowane. Te rzeczy są wszystkie właściwie do odwalania, więc spoko, zamykam farbę i
i czekamy do jutra, aż wyschnie. Fajnie, na razie mi się podoba. Cieszę się, że jednak wybrałam taką jaśniejszą farbę. Zdecydowanie teraz, jak już są wszystkie ściany pomalowane, to widzę, że to zdecydowanie lepiej wygląda. Jasny róż. Nie mogę się doczekać, aż będę dekorować, ale to na pewno nie w tym odcinku. Wow! Widzicie, da się. Da się samodzielnie. Nie trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy wydawać na remont. Można, jak się chce, to po prostu może. A po malowaniu jem żeberka. Nie zgadniesz, w jakiej marynacie. Miodowo-musztardowej.